Przywitał nas trailer Forever Skies ze stajni Far From Home. Tak więc możesz dać znać w komentarzu, co sądzisz o tej produkcji. A ja witam serdecznie na naszym dzisiejszym spotkaniu. Skoro weekend, to czas na nasze bonusowe nagranie, w którym zobaczysz... No właśnie, co dzisiaj zobaczymy. Przypominam, że Ty masz okazję o tym współdecydować, jaki przegląd sektorowy dla Ciebie przygotuję. Tak więc w tym celu przechodzimy na kartę społeczność, gdzie miałeś okazję brać udział w ankiecie... I współdecydować o tym, co zobaczymy. Mamy 415 oddanych głosów. Za każdy głos duże dzięki i do wyboru. Między innymi mieliśmy spółki gamingowe, banki, OZE, spółki paliwowe, spółki energetyczne. I jak widzimy, walka trwała do samego końca, gdyż spółki energetyczne zdobyły 25% oddanych głosów, a spółki gamingowe 26%. I właśnie dzisiaj zapraszam Cię na przegląd sektora gamingu. Czyli dużo materiału przed nami. Przygotowałem kilka spółek. Zobaczymy, jak wyglądała ostatnia sesja. Zobaczymy oczywiście również wyliczenia portfelowe i zobaczymy, czy gaming stał się najbardziej zdołowanym sektorem na GPW. Bo banki wiemy, że już nie po tych spektakularnych ostatnich odbiciach, czy też nie. Tak więc sporo materiału przed nami. Jeżeli ta tematyka Cię interesuje, to zapraszam do pozostania, kliknięcia dzwoneczka oraz subskrypcji, tak aby YouTube informować o każdym kolejnym nowym nagraniu. A jak masz jakieś swoje przemyślenia, swoją opinię na temat sektora gamingu na giełdzie, to oczywiście podziel się swoją opinią w komentarzu. Przypominam również, że w poniedziałek wystartuje kolejna nowa ankieta, w której będziesz mógł również współdecydować, jaki kolejny przegląd dla Ciebie w niedzielę. Przygotuję. I rozpocznijmy od początku, czyli na początek rzućmy okiem, co ciekawego wydarzyło się na ostatniej sesji w tygodniu. Jeżeli chodzi o to, co się wydarzyło, to widzimy, że share spektakularnie odbiło. Mamy aż 27 prawie 27,5% wzrostu na jednej sesji. Przypominam, render prawie 11%, Moonlight 9,38, EC Games 6,80, INTM 6,36 to są największe wzrosty. Potem jak widzimy, no już szaleństwa nie ma. Przypominam, że w tym zestawieniu. Mamy ponad 80 spółek, jest to najliczniej reprezentowana branża, najliczniej reprezentowany sektor na GPW. Jak widzimy, jest w czym wybierać. Z drugiej strony, spadków też nie brakowało. Klabater 14% w dół, DTX 10, 10, Allen Games, VR Factory 6, True Games piąteczkę i jak widzimy, też zejścia, czy też spadki, czy to korekty miały miejsce. I też obrotu, no to tutaj raczej zaskoczeni nie będziemy, że król tutaj jest liderem 55 milionów na sesji dziennej, 4,5 to jest Games, 2,5 powyżej bańki również Huge, Simfabric, czy też CA Games, czyli jednym słowem, w zależności od tego, jakimi kryteriami się szykuje, kierujesz, wybierając oczywiście spółki, to jak widzimy rozstrzał pod kątem obrotów również daje dosyć, Mocny wybór. Z drugiej strony również wybór istnieje, jeżeli chodzi o cenę za poszczególną akcję, czyli jak widzimy tutaj najwięcej trzeba zapłacić za jedną akcję w przypadku Creepyjar 643 zł kosztuje 11 bit 540, Playway 29750 i tak dalej, i tak dalej, a najmniej jak widzimy za jedną akcję trzeba zapłacić w przypadku NG Games 8, prawie 9 groszy, DTX ponad 10 groszy, czy Pixel Crow prawie 12 groszy, tak więc widzimy niesamowite. Rozstrzął niesamowitą rozpiętość cenową. I tak to wygląda, jeżeli chodzi o taki ogólny rzut na gaming. Dodatkowo, skoro rozpoczynamy zawsze od tego, żeby zerknąć sobie na wykres Wig Games 5, tak więc tutaj trzeba wiedzieć przede wszystkim, które spółki współtworzą ten topowy indeks spółek gamingowych na GPW. Tak więc zerknijmy na te wyliczenia i zobaczmy, jak to wygląda. Jeżeli chodzi o Tron, to musimy być świadomi, że udział w indeksie ponad 50%. Ma tutaj aż CD Projekt, czyli jeżeli popatrzymy przez indeks, to musimy patrzeć również na CD Projekt. Dodatkowo udział w obrotach jest kosmiczny, bo CD Projekt jest tutaj absolutnym liderem. Dodatkowo współtworzy ten indeks 11-bit, CA Games, Huge oraz TS Games. I tak jak za, na każdym naszym spotkaniu mieszam tymi spółkami, to dzisiaj na otwartym spotkaniu na YouTube zobaczymy sobie Huge i TS Games. Oczywiście wszystkie inne spółki. Będą dostępne na przeglądzie sektorowym, do którego Cię serdecznie zapraszam, bo dzisiaj mamy potężną ilość spółek widoczną po lewej stronie, która już na pewno na Ciebie czeka w tym nagraniu. A dzisiaj skupimy się dosłownie na kilku, jeżeli chodzi o to otwarte nasze spotkanie. Dodatkowo, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w wyliczeniach portfelowych na debiutantach tegorocznych, bo również takie spółki miały oczywiście swoje debiuty, to jak widzimy, nie wygląda to również tutaj zbyt optymistycznie. W tym tygodniu Gamesbox 0 bez zmian, Hydra 0 bez zmian, Black Rose 4 na minusie, Road. 11% na minusie, LT Games 11, 18% na minusie w tydzień. Tak więc tutaj średnia wychodzi tego portfela minus 6,7%. A od początku, odkąd są notowane te spółki, jak widzimy na plusie, tylko Gamesbox i to nieznacznie 3,37%, Black Rose 13% na minusie, czy Hydra 28%, LT Games 39%, czy Road 67%. Na minusie, i jak widzimy, wynik tego od początku to jest minus 29,1. Tak więc raczej debutanci tutaj nas nie rozpieszczają. No i przejdźmy sobie dalej teraz do naszego, naszej kolejnej sekcji, jeżeli chodzi o to, co zobaczymy na wykresie, właśnie indeksu. Przypominam, że wszystkie walory obserwujemy w interwale tygodniowym i tak będę prezentował te spółki. Pamiętaj, oczywiście, że to jest moja prywatna opinia, prywatne zdanie. Nie sugeruję, że się dokonać własnej sytuacji, własnej analizy, nie jest to żadna porada, tak więc tutaj. Dzielę się tylko i wyłącznie swoimi przemyśleniami i popatrzmy, co ciekawego dzieje się na Wig Games w tym momencie. Za chwilkę dosłownie omówię Wig Games 5, omówię może jedną spółkę i od razu przejdę do wyników portfelowych, bo ona nam tutaj pokaże przede wszystkim, co ciekawego dzieje się w ujęciu właśnie szerszym, jeżeli chodzi o cały sektor gamingu. bo Ja cały czas liczę te wszystkie spółki, tak żebyśmy mieli obraz sytuacji, bo to nam pokazuje przede wszystkim, czy te spółki całościowo są silne. Cały sektor jest silny. Czy mamy do czynienia tylko z pojedynczymi wystrzałami z pojedynczych spółek? W przypadku Games 5 wiemy, że mamy do czynienia z pojedynczym wystrzałem, akurat, bo tutaj cały czas. CD Projekt ostatnio walczy z tymi shortami. Robiłem materiał o short quiz na CD Projekcie w szybkiej wrzutce na moim drugim kanale. Tak więc kto widział, oczywiście to wie i doskonale zdawał sobie z tego sprawę, dokąd oczywiście zmierzamy. Pewnie co jakiś czas update'uję tą szybką wrzutkę. Może coś na ten kanał również rzucę, jeżeli chodzi o szybką wrzutkę, czyli takie nagranie z pojedynczą spółką. Jeżeli chodzi o Games 5, no to nie dziwmy się, że skoro CD Projekt ładnie rośnie, no to również Games 5 rośnie. Jeżeli będzie jakaś odwrót sytuacji i ta... Ilość shortów, która jest tam miażdżąca, jeżeli chodzi o CD Projekt, jednak przejmie kontrolę i CD Projekt popadnie w maraz, no to odbije się również to na WIG Games 5 i zdajemy sobie z tego sprawę. W tym momencie popatrzmy po tej serii kilku tygodniowych wzrostów. Mamy dopiero pierwsze zatrzymanie. Pierwsza tygodniowa świeca daje na moment zatrzymania takiego oddechu, i to też nie jest takie miejsce przypadkowe. Popatrzmy, tutaj mamy takie fajne miejsce oporu, które zostało. Zrespektowane psychologiczne 17 tysięcy zaznaczyłem na wykresie, i teraz najważniejszy tydzień, można powiedzieć, przed nami. Jeżeli utrzymają tą sekwencję, będą budować tutaj półkę konsolidacyjną na tym pułapie, no to będzie to oznaczać, że być może będą mieli ochotę na więcej, no ale wszystkie oczy, tak i tak, będą zwrócone na CD Projekt, i czy będzie short squeeze i wycisną te e, shorty, czy też nie, i czy CD Projekt na przykład powędruje tam w kierunku 150 zł. Oczywiście pamiętajmy, że co się wydarzy, tego nikt absolutnie nie wie, sam rynek tego nie wie, dokąd będzie dążył, gdyż każda informacja, która napływa na rynek, potrafi nim dostać. Konkretnie wstrząsać, a nie wiemy co wielcy tego świata nam zgotują, i wszystkie scenariusze to byś nie analizował, jakiekolwiek walory idą do kosza i trzeba. Na nowo do tego wszystkiego siadać, trzeba być tego świadomym, co tak naprawdę szarpie tym rynkiem. Dodatkowo pamiętajmy, że na naszym rynku rządzi kapitał amerykański, szczególnie jeżeli chodzi o WIK-20, czy też na przykład CD Projekt też jest przez nich nie tylko shortowany, ale również rozgrywany, jesteśmy tego świadomi. Z drugiej strony, jeżeli odpadniemy poniżej tych 17 tysięcy punktów, to być może taka zdrowa korekta by się po prostu przydała. Tak więc potem trzeba obserwować poziom, co będą robić w, na przystanku w okolicach 16 tysięcy punktów. I to by była taka fajna, ciekawa korekta, która Dotknęłaby również pewnie CD-Projekt. Jak będzie, czas pokaże, bo jeżeli będą kontrolować wybicia i będą wbijać się powyżej 17,5 tysiąca punktów, to kontynuacja fazy wzrostowej może jak najbardziej mieć miejsce. I zobaczmy sobie TS Games, może na rozgrzewkę. Jeżeli nie, zobaczmy sobie Klabatera, może na rozgrzewkę do dołu pójdę. Jeżeli chodzi o Klabatera, to jest spółka, która ma mnóstwo, mnóstwo premier. Dosyć ciekawy przypadek. Tutaj mamy również. Premiery sobie spisuje, jeżeli chodzi o to, i widzimy, że mamy mnóstwo premier, jeżeli chodzi o krabatera, również mnóstwo zapowiedzi. Najbliższa to jest taki. Moonshine, jeżeli chodzi o Moonshine 1 grudnia, tak więc dosyć ważna, istotna premiera dla kabatera, tak więc zobaczymy, czy to ewentualnie rynkiem będzie w stanie ruszyć, czy też nie. Ostatnio widzieliśmy nawet na ostatniej sesji w tamtym tygodniu dosyć konkretne zejście, widzimy, że świeca tygodniowa nam to potwierdza i można powiedzieć, że szorujemy tutaj po dnie tego wcześniejszego poziomu wsparcia, mamy obszar range'owy, tak więc pytanie, czy właśnie ta produkcja będzie w najbliższym czasie przez rynek Próba roz, będzie rozgrywana. Jeżeli odpadniemy poniżej poziomu minimum, czyli poziomu tego wsparcia, no to kontynuacja fazy spadkowej jak najbardziej może mieć miejsce, podobny wolumen jak najbardziej może mieć miejsce. A przypominam, że dno na spółce w czerwcu wypadało na poziomie złoty 14. Zł. Z drugiej strony, jeżeli ten ręcz miałby być rozjeżdżany od góry, czy jego górne ograniczenie będzie rozjeżdżane, to atakiem może być potem półweczka pomiędzy głównymi strefami, bardzo ładne miejsce psychologiczne, czyli to jest 2 złote, a potem zwieńczeniem układu będzie oczywiście 2,5. Tak więc sytuacja na pewno dosyć ciekawa. Myślę, że przy tej istotnej premierze dla na pewno warto obserwować tą spółkę i śledzić wszelkie doniesienia, które będą z niej napływać. I teraz przejdźmy sobie do tego, co ciekawego dzieje się w wynikach portfela. Ja również mierzę to, co się dzieje u nas na VIP-ie, czy też na przeglądzie sektorowym, bo co poniedziałek na przeglądzie sektorowym podrzucam jedną spółkę z VIP-a. Tak więc to wszystko wiemy. Wiemy również, że często powtarzam, że w tym roku jest taki rok skalpa, czyli po prostu jak chcemy skalpować, zabierać dosłownie po te kilka procencików z rynku. To jest na to właśnie rynek teraz przez cały rok, a nie mamy rynku trendowego. To tutaj o tym oczywiście wiemy. Są oczywiście wyjątki, pojedyncze jakieś spółki zawsze się trafią, ale z perspektywy rynku nie. Tak więc tutaj, jak widzimy, jesteśmy w najlepszym okresie statystycznym teraz. Obecnie na rynku, tak więc mierzę sobie tutaj to, czy te pozycje, o których rozmawiamy na tamtych spotkaniach mają okazję rozwinąć swój ruch. Jak widzimy, to są zyski z pierwszego tygodnia, tutaj listopada, bo spotkania są w niedzielę, tak więc tutaj widzimy, że jak najbardziej w niektórych przypadkach był rozwój tej sytuacji, tak więc tutaj w pierwszym tygodniu było 22% na plusie, a w tym, popatrzmy, tygodniu było 35% na plusie, tak więc dosyć ciekawa sytuacja, czyli mamy rozwój. Potem w kolejnej spółce było 15%, potem 22%, czyli jak widzimy, te pozycje rzeczywiście przerastają, żaden stop loss w tamtej pozycji z, tamtych, z początku listopada nie został wybity. Został Robi stop loss z ostatniego tygodnia, minus 2,6%, więc płytki stop loss on został zapalony i ta pozycja jest zamknięta. Ale popatrzmy, że były też bardzo ciekawe wystrzały. Tutaj oczywiście pozycja z przeglądu sektorowego też pięknie zapracowała na potężnej płynności. Oczywiście spółka również. Tutaj mamy prawie 12%, tutaj 17%, 2%, minus 2%. Tak więc łączny wynik i tak wyszedł dosyć pozytywny. Tak więc coś ewidentnie na rynku się dzieje od razu widać, że coś na rynku się ciekawego dzieje. No to przejdźmy i zobaczmy, czy rzeczywiście coś ciekawego na przykład na spółkach gamingowych się dzieje. Jak pytając się za nami, to popatrzmy sobie, jak wygląda portfel w ujęciu wszystkich spółek, które tutaj sobie zliczam. Tak więc mamy tutaj w tym zestawieniu 82 spółki z tego co widzę. Tak więc tutaj na pewno warto się nad tym pochylić. No i popatrzmy na wyniki od tego tygodnia. W tym tygodniu co ciekawego się wydarzyło? Na taką ilość spółek, jak widzimy, tylko nieliczne dały dwucyfrową stopę zwrotu. Mieliśmy kilka dosyć ciekawych odbić. Każdy może sobie zatrzymać i na spokojnie się z tym zapoznać. Sherry najmocniej dało zarobić, bo aż 26,5%, Sonka 22, Simfabryki 11, 12 CFG Render Prawie 11. Pozostałe spółki, tak jak widać, jeżeli chodzi o Króla CD Projekt, w tym tygodniu po 1% tylko na plusie, a największe spadki, popatrzmy, jak to wygląda z drugiej strony, w tym tygodniu to PB Games 20% w dół, True Games 19, 15, iScot Megapixel 10, DTX 9, 30, czy na przykład Kabater 7,91. To są największe spadki. W ujęciu portfelowym mamy wynik, pomimo wszystko, na plusie. 46 setnie. Tak więc dosyć ciekawa sytuacja. Ale popatrzmy również od początku roku, jak to się kształtuje. Bo tak mierze mierzę banki, czy też inne Również spółki, inne sektory w takich zestawieniach, bo one mi dużo mówią i dużo obrazują, jeśli chodzi o sentyment rynkowy. To widzimy, że numerem 1 obecnie jest Sherry, który się wybiło po tych ostatnich wzrostach w tym tygodniu aż 91, prawie 92% w tym roku. Czyli na początku roku, jak kupilibyśmy tą spółkę, no to mniej więcej tyle właśnie by było, jeżeli chodzi o zysk. CA Games też kontroluje fazę wzrostową 74% na plusie. Potem mamy Noobsa, potem mamy INTM, Bluebera, Big Cheese, Mad Mind, Art Games, Alliance, Render oraz Dragon. I tyle na 82 spółki tutaj wylistowane, 11 tylko od początku roku jest na plusie. Tak więc widzimy, że wygląda to bardzo słabo. Niektóre już pretendują do tego, żeby na ten plus się wybić. Być może jeszcze do końca tutaj, tego roku im się to uda, skoro jesteśmy w dobrym okresie również dla spółek gamingowych, grudzień i zobaczymy, czy to się odbije na sprzedaży. Z drugiej strony mamy spółki, które bardzo mocno są zdołowane, Moonlight 84%, Call to Play 78%, True Games 77%, Team Fabric 75%, Ovi 71%, 70 LM Games, Movie Games 70% i tak dalej, i tak dalej, tak więc widzimy, że mnóstwo spółek jest po prostu potężnie wyprzedanych, jeżeli chodzi o ten rok, w którym się obecnie znajdujemy i jeżeli chodzi o wynik, nie jest on wprawdzie rekordowy, jest to minus 28,46 setnych w ujęciu portfelowym, bo rekord wynosił 31,18, setnych, ale jak najbardziej potwierdza nam to to, że Gaming jest. Ekstremalnie słaby, bo banki tak już sporo odjechały. Nawet Wig 20 już się nie podnosi, tak więc widzimy, że cały czas słabość jest tutaj obecna, jeżeli chodzi o spółki gamingowe. Tak więc tak to wygląda z perspektywy wyliczeń portfelowych, a my przejdźmy już z powrotem i wróćmy do spółek. Tak więc klabatera obserwujemy i zobaczymy, co tam ciekawego się w najbliższej przyszłości wydarzy. Potem mamy One more. One more to ciekawy przypadek, który kiedyś, kiedyś jeszcze na YouTubie chyba omawiałem, również na tej potężnej fali wyprzedaży, która tutaj dotknęła oczywiście One more. I popatrzmy, trwała trzy tygodnie akumulacja. Dopiero po trzech tygodniach udało się wybić z tej półki cenowej. Potem znów mieliśmy przestój, i znów piękne wybicie, i dopiero po kilku tygodniach udało się znieść ten cały, ten cały tygodniowy spadek, który tutaj powstał. Teraz mamy akumulację pod górną sekwencją, tak więc mamy bardzo ciekawy obszar ręczowy, który też możemy sobie zaznaczyć, i wokół niego również obserwować sobie tą spółkę. Tak więc można sobie to. Zaznaczyć, i to jest obszar całego ręża, który nas po prostu interesuje. Czyli, jeżeli wybiją się dojem. Poniżej poziomu złoty 62, czyli poniżej tej poziomu, no to będzie oznaczać, że coś znów na wolno jest nie tak i najprawdopodobniej będzie nas czekać kontynuacja fazy spadkowej, bo patrząc z perspektywy, tutaj mamy wykres rok czasu wstecz cofnięty, więc tutaj mamy zakres całego roku, to widzimy tutaj trend spadkowy i układ negatywny. On się cały czas nie zmienił. Z drugiej strony, jeżeli uda im się wybić górne ograniczenie tego range'a, a wiemy jak to działa, jest to bardzo istotna strefa zarówno podaży, jak i oporu, no bo skoro stoją tutaj już kilka miesięcy, no to oznacza, że jest tam ściana i tą ścianę dopóki nie rozjadą, no to nic tam ciekawego nie Zobaczymy. Za to, jeżeli uda mi się to w końcu rozjechać, bo tak jak zawsze powtarzam, jak pukają do bram, to być może ktoś mi w końcu otworzy, pojawi się jakiś wolumen wybijający. I jeżeli uda mi się to zrobić, to gramy o z celem na testu strefy 29 2,93 zł, jeżeli taka pozytywna rozgrywka miałby, oczywiście mieć miejsce. Tak więc myślę, że dosyć ciekawa spółka pod obserwację na najbliższy czas, ale pamiętajmy, przy tym co tutaj się wydarzyło wcześniej, na pewno trzeba śledzić informacje napływające na rynek i trzeba być ekstremalnie również ostrożnym. Jeżeli chodzi o kolejną spółkę, jest to ULT Games. ULT Games też jest w stanie spadkowym w układzie negatywnym. W ciekawym, w ciekawym momencie obecnie się znajduje. Zrespektowaliśmy ostatnio poziomy wsparcia, przeze mnie już dawno temu zaznaczone. Widzimy, że dwa tygodnie z rzędu pukaliśmy do bram tego poziomu około 15-20, ale bezskutecznie przynajmniej na razie. Tak więc to jest dla nas wyznacznik tego, czy ULT Games będzie słaby. Jeżeli będzie słabe, to odpadnięcie i zamknięcie się, jak to powtarzam, całym korpusem, całym ciałem świecy poniżej tego poziomu, potwierdza mi słabość. Tak więc wtedy mamy kontynuację fazy spadkowej. Z drugiej strony, jeżeli tutaj mamy odpadnięcie po tej świecy wybijającej, no to widzimy, że opór dla nas, który też został przeze mnie zaznaczony już dawno temu, to widzimy, że idealnie dla nas zadziałało, tak więc widzimy, że ta strefa jest cały czas istotną strefą podaży, której jak na razie przynajmniej Unity Games, nie jest w stanie przebić. Zapuka i dobram, na razie nikt nie otwiera. Jeżeli w końcu nastąpi moment swingowego wybicia, bo to piękny swing może wejść, no to wtedy ewentualnie uderzymy w półkę pomiędzy główną strefą i kolejny opór to jest psychologiczny okolice 20, chociaż jak widzimy z tego obszaru półka już zaczyna się zatrzymywać w okolicach 19 zł. I oto toczy się gra. W tym momencie trwa kilkutygodniowa konsolidacja w szerokim rężu, tak więc kto lubi rozgrywać rężowo spółki, albo je obserwować, no to jak widzimy Ulta Games jak najbardziej sekwencyjnie i półkowo sobie po prostu chodzi. Już przechodzimy do tych ważniejszych, bardziej znanych, nawet spółek, bo Playwaya myślę, że doskonale wszyscy raczej powinni kojarzyć i powinni znać. Playway chodzi w szerokim ręczu od paru miesięcy, tak więc od, można powiedzieć, krachu wojennego. Playway popadł w taki maras i w tej szerokiej rozpiętości się porusza. Tak więc widzimy, że w tym momencie po bardzo ciekawym wybiciu znajdujemy się na istotnej strefie, czyli psychologiczne 300 zł. Czyli jakby nie było, jest to miejsce oporu. Tak więc wiemy, w jaki sposób tutaj się poruszać po tym wykresie, bo wybicie, jeżeli będą jakieś ciekawsze wolumeny i zamknięcie się powyżej ciałem świecy, nie tylko nadbicie cieniem, powyżej 300 zł, da Szanse na to, że być może zobaczymy sobie Playwaya z atakiem na półwkę tego wcześniejszego obszaru, a zwiększeniem układu będą górne ograniczenia tych wcześniejszych wybić, bo jakby nie było, jest to ważna strefa oporu i bez żadnych spektakularnych doniesień, raczej wątpię, żeby mogli to w najbliższym czasie rozjechać. Chociaż zawsze spółka może zaskoczyć nas zarówno pozytywnie, jak i również negatywnymi informacjami. Jeżeli ten poziom oporu będzie zbyt istotny, żeby jednostajnym ruchem przebić go w najbliższym czasie. No to obserwujmy, czy tutaj nie będzie tutaj się tworzyć jakaś się półka konsolidacyjna właśnie pod okolicami 300 zł, bo jeżeli tak i będą skutecznie pukać do bram, to być może w którymś momencie uda im się to zrobić. Jeżeli to jest struktura wypełnienia szerokiego ręcza, bo w tym momencie mamy właśnie taki obraz sytuacji na wykresie, no to odpadamy od tego oporu i lecimy na retest. Retest półki, bo ten nas interesuje, jeżeli ta półka nie będzie w stanie zatrzymać spadków na Playway, to gramy cały czas o to samo. Czyli gramy o zejście w te obszary, które wcześniej już były wielokrotnie retestowane, i to jest bardzo ciekawe miejsce pod kątem obserwacji. I dla wszystkich fanów retestów może to być bardzo ciekawe pod kątem tego, co może się dziać w przyszłości na Playwayu. Bo wiemy, że go wybiją dołem, no to będzie to bardzo negatywne w skutkach i najprawdopodobniej skończy się odpadnięciem w dół. Piócz! Co tam ciekawego na Huge. U. HUGE już dawno chyba nie omawialiśmy Huge'a, a bardzo ładnie dał i bardzo ładnie dał zarobić. Tak więc tutaj wszyscy, którzy rozgrywali nawet czystym swingiem wybijającym, no to tutaj mieli okazję do tego, żeby zapakować się HUGE, pokonsolidował troszkę miesięcy i potem z płytkim stopem można było przeatekować to wybicie. Potem znów wkradł się marazm. Tak więc widzimy, że jak trudno nawet tym ciekawszym spółkom kontynuować te fazy wzrostowe. Brakuje nam tej siły, brakuje nam tych wolumenów, brakuje nam tych trendów ewidentnie na spółkach gamingowych. Tak więc tutaj widzimy, że potrwała znów kilkutygodniowa konsolidacja, ale na wysokiej sekwencji pod strefą oporu, to jest strefa przeze mnie zaznaczona. Potem mieliśmy rozjazd silnym impetem wybijającym, retest piękny, który cały czas zresztą trwa. Popatrzmy, już mamy kilka tygodni, bo to są świece tygodniowe, pukania do bram dwudziestki trójki, żeby ją być może przebić dołem. Tak więc jak na razie poziom wsparcia działa. Dopóki się nie zamkną poniżej trójki, no to nie grozi nam spadek. A jeżeli będą spadać, to o co gramy? Gramy oczywiście o retę zdolnych ograniczeń tego wcześniejszego ręcza, czyli około 20 zł, bo przebicie 20 będzie bardzo negatywne w skutkach dla huge i najprawdopodobniej spadniemy sekwencję niżej. Z drugiej strony mamy pięknego, jak widzimy, tutaj ręcza w górnej sekwencji, czyli jeżeli swingowo będą próbowali wybijać nam do półeczkę, no to celem powinno być w średnim terminie dojście nawet w okolice tutaj tych wcześniejszych wybić, czyli jak widzimy, tutaj jest 20 zł. 8 zł. Te okolice będą nas interesować, jeżeli chodzi o Hugh. Czyli na deserek zostaje nam Tes Games, czyli jedna z spółek, jedna, kolejna zespółek, która nam współtworzy to ten najważniejszy topowy indeks Wig Games 5. I tutaj, jak widzimy, trwa cały czas bardzo ciekawa konsolidacja. Widzimy, że Tes Games, pomimo tego, co tutaj się wydarzyło w tle, czyli mamy potężne spadki, układ jest negatywny, ten jest spadkowy, to widzimy że i taki tak ta konsolidacja trwa. Wiemy, że jest z czego spadać. Na zamknięciu było 111 zł za jedną akcję, no to ze 111 zł jest gdzie lecieć. Ale rynek cały czas ma ochotę na więcej. Tak więc gramy obszar typowo ręczowy od bandy do bandy i w tym momencie znajdujemy się już blisko, o, popsułem sobie poziom, blisko, yy, blisko poziomu połówki, tak więc ta połówka jakby nie było jest naturalnym oporem. Jeżeli uda im się kontrolować tą fazę wzrostową, no to gramy o zwiększenie tego ruchu, okolice 128-130 zł, a potem mamy 5 Piękną sekwencję, która być może może odwrócić obraz postrzegania na TS Games, ale do tego potrzebowalibyśmy najprawdopodobniej uskrzydlenia całego sektora, albo chociaż głównie wyciśnięcia shortów na CD projekcie, które cały czas dzielnie się trzymają i jest im ciężko to zrobić. Oczywiście również musimy śledzić informacje z każdych spółek, które napływają, które nas interesują i oczywiście to, co się dzieje na świecie, bo wiemy, że negatywne informacje płynące dla nas za wschodniej granicy dosyć mocno chłodzą nastroje inwestorów, tak więc tutaj trzeba być czujnym, ale również pozytywne mogą również ciekawie przez rynek być interpretowane. Tak więc jak widzimy sytuacja jest bardzo ciekawa, mamy do czynienia z bardzo zdołowanym sektorem, po. Który kiedyś w przyszłości w końcu rynek się upomni. Jeżeli rynek się upomni, kiedyś po w końcu po gaming, no to mamy mnóstwo spółek, ciekawych, fajnych spółek, za którymi coś więcej stoi, do ciekawych rozgrywek. Tak więc jak będzie, oczywiście czas pokaże, rynek nie znosi próżni i na pewno kiedyś po gaming się upomni. Jak dotrwałeś do końca tego nagrania, to będę Ci wdzięczny, jak wrzucisz w komentarzu hashtag GPW, żebym wiedział, że mam widzów, którzy. Wytrwale oglądają i słuchają mnie do samego końca, tak więc za to duże dzięki. Zapraszam już na kontynuację na przeglądzie sektorowym. Trzymam kciuki za wyniki. Wszystkiego dobrego. Na razie hej.